Cześć, witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut, w której to wytłumaczę Wam, czego możecie się dowiedzieć z serwisu Stack Overflow. Materiał ten jest elementem wyjaśniającym, z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego, co dzieje się w kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami, w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój. Serwis Stack Overflow jest to najbardziej popularne miejsce w sieci, gdzie programiści zadają pytania i udzielają odpowiedzi w ramach różnych technologii, którymi się posługują. Pytania takie w celu uporządkowania są często oznaczane przez tagi, według których można przeszukiwać serwis. Ciekawym wyznacznikiem tego, jak dana technologia jest popularna, jest ilość pytań w tym serwisie odpowiednio dla niej otagowanych. Tutaj dla przykładu wyświetlimy sobie pytania otagowane jako EOS dotyczące właśnie projektu kryptowalutowego. Widzimy, że na chwilę obecną mamy 58 pytań. Rzadko kiedy te pytania są wraz z odpowiedzią. Oczywiście mamy tutaj możliwość sortowania pytań według różnych kryteriów. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość zdefiniowania filtra, który pomoże nam bardzo dokładnie znaleźć pytanie zadane w obrębie danej technologii. Łącząc taki filtr z opcją Has Bounty, możemy łatwo zorientować się, co jest bardzo istotnym problemem w tej technologii, gdyż zadające pytanie, ustawiając parametr Bounty, zobowiązuje się dodatkowo wynagrodzić prawidłową odpowiedź punktami ze swojego profilu. Dodatkowo ciekawą wyszukiwarkę oferuje serwis Stack Exchange. Jest to serwis agregujący wszystkie tego typu serwisy siostrzane do Stack Overflow. Może być taka sytuacja, że po prostu dla danego projektu kryptowalutowego jest założony oddzielny serwis, który jest lustrzaną kopią Stack Overflow, ale na którym można zadawać pytania jedynie w obrębie danego projektu. Na zakończenie, serwisy Stack Overflow i Stack Exchange dają w pewnym sensie obraz tego, z jakimi problemami borykają się programiści danej technologii. Warto tutaj zwrócić uwagę, że raczej będą pojawiać się tutaj pytania na temat takich projektów, które mogą być wykorzystywane przez programistów nieskupionych na tworzeniu głównego projektu, np. Ethereum czy NIO i tym podobnych, a chcących w ramach np. sieci Ethereum tworzyć własne projekty, np. w postaci smart kontraktów. Dziękuję za poświęcony czas. To tyle, jeśli chodzi o tę część. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę, pozostawcie ich w komentarzach. Cześć.